Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie, ostatnio razem z Polem River jeździliśmy po bodaj Lexington i ostrzegaliśmy ludność i oraz naszych znajomych o tym, że Brytyjczycy idą. A więc słuchajcie, dobrze, czas to kontynuować i musimy się teraz udać w tamtą stronę. Ale tutaj mam jakieś pióro do zebrania, spróbujmy sobie zrobić. Co badane, bo będzie trzeba będzie się wdrapać na jakieś drzewo cholerne, żeby to. Tak, trzeba tam wejść. Tędy nie wejdę. To już wiem. Może byśmy dali radę jednak wejść tutaj. Tędy, no właśnie. Dobra, hyc, mamy pióro, dobra. Okej. Dobra. Okej. Troszkę mnie to zabolało, ale spoko, dobra. Musimy się udać na tą stronę. To nie jest jakoś strasznie daleko. Więc lecimy. No i słuchajcie, zobaczymy, jak się tutaj nam sytuacja rozwinie. Okej. Lexington. Więc spędzimy. Gdzie to jest dokładnie? Zobaczmy sobie. Tak, to jest tutaj bliziutko, zaraz będzie, więc okej. Dla mnie to nie jest żaden specjalny problem. O, to jakieś targowisko mają. Ciekawe. No, któż to jest? Czyżby to byli właśnie nasi rewolucjoniści? O, John Parker. Dobra, słuchajcie, rozpocznijmy rozmowę. Dispersed, you damn rebels. Lay down your arms and disperse. What the deuce are you doing? Hold your position! Ravens! Breakers! They are not coming back. We will have to make do with those who remain. Don't you lecture me, Honor. Return fire! Return fire! You need to get to Colwell and warn the others. Show this to whoever leads there. Should be a man by the name of James Barrett. Go on now! Okej, moi drodzy, a więc słuchajcie, pod Lexington dostajemy łupnia i to nie małego. Dobra, słuchajcie, mamy dostać go do Concord i tam przekazać list, dostarczyć to chyba do dowódcy tamtejszej milicji. Więc lećmy, pędźmy. O ja. Nie wygląda to za dobrze, bo tu Amerykanie bardzo mocno uciekają. No cóż, takie były początki, moi drodzy. Takie właśnie były początki. Okej, czyżbyśmy już byli na miejscu? Nie, to jest dopiero pierwszy z checkpointów. Sorry kolego, lećmy, pędźmy. Nie traćmy czasu. Dobra, oczywiście czas nam ucieka, musimy tam dotrzeć jak najszybciej. Boże, jak oni uciekają. Ej, na serio, niektórzy biegną szybciej ode mnie. Dobra, gazu. Czas ucieka, moi drodzy. Ja tu mam jakiś cel poboczny, mam nadzieję, że to się uda. Ach.
Okej. Ała. No co jest? Czemu nie blokuje tych ciosów tak jak powinien? Co za cholernik, no. Dobra. Dobra, mamy to. Uwolniliśmy ich. Dobra, gazu. Bo się teraz mogę nie wyrobić. Za dużo czasu mi to zajęło. Zniszczyłem to. Muszę sobie włączyć stoper. Dobra. Żeby wiedzieć, ile nagrywam. Raczej chyba nie uda mi się tego zrobić. No trudno, będziemy musieli to powtórzyć. Tak czasem bywa. No. Ech, dobra, spróbujemy sobie to zrobić jeszcze raz. No niestety. Takie rzeczy też się nam zdarzają. No, nic się nie stało, słuchajcie, zrobimy to jeszcze raz. Gazu. Przy okazji spróbujemy jednak uwolnić tych... Tych wziętych do niewoli. Dobra, gaz. Pędzim. O, że tamci walą. No słuchajcie, bardzo niedobrze się tu dzieje. Muszę przyznać. Kiepsko się ta rewolucja dla Amerykanów zaczęła. No ale cóż, takie były początki. Amerykanie później zaczęli stosować taktykę partyzancką. I dopiero z czasem później, kiedy już nauczyli się walczyć z Brytyjczykami sami na... Znaczy wiecie, armia brytyjska była jedną z najbardziej zdyscyplinowanych armii na świecie wówczas. Jedna chyba z najlepiej wyszkoloną. Tak więc walka z nimi nie była łatwa. Boże, ale uciekają w popłochu. Dobra. Będziemy ich teraz uwolnić nieco sprawniej. Dobra. Okej. Poszło to chyba teraz szybciej niż poprzednio. Mam nadzieję, że mimo wszystko się wyrobię z czasem. Gazu, Connor. Nie wiem, czasem koń by mi się tutaj nie przydał. No, biegiem. Muszę zdążyć. Czyżbym zdążył? O, dałem radę. Blood's been spilled in Lexington, and there's more to come. The regulars are on the march. You don't say. Why do you think I'm met up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play at hero. I can vouch for him. John Parker as well. Where's Revere? Captured. What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. Your lady's finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so
I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldier, and they need some with the experience to direct them. That's something you can do. You'd best be telling the truth. You have my word. Then I suppose all that's left to do is wait. No dobrze, moi drodzy, a więc słuchajcie, ruszamy do boju z tego co mi... O Jezus, idą Brytyjczycy. To nie wygląda zbyt dobrze. Ensure my men hold those positions. If the Red Devils break through, we're finished. What would you have me do? Listen carefully. The Redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late, and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. No dobra, a więc mamy utrudnić życie Brytyjczykom. O ja, chyba źle pojechałem. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz na spokojnie. Dobra, mamy tutaj kierować nimi. Dobra. Tam idą kolejni. Wait for my signal. O nie. Dobra. Teraz tam na pewno zostanie, tam gdzie zostaną zaatakowani. Tam, jeszcze raz tamtej strony idą. A ja teraz dwóch na raz. Wait for my signal. Open fire. Dobra. Tam się nie dzieje za dobrze. Wait for my signal. Hold fire. Open fire. No. Wait for the signal. Shoot. No, grzmotnąć im. Okej. Dobra. Dobra, z tamtej strony idą. Walić. Rozwalać ich. Kurde, bronić się przed Brytyjczykami, naprawdę? No, przeładować mi tą broń. No, jedziesz, kurde! Tak, tu nie wygląda to za dobrze ta sytuacja. Gazu, 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 gazu. Dobra. No, chyba pomogło. Hold back!
They're turning tail! No, jakoś żeśmy sobie dali radę. Dobra. Teraz musimy pogadać z tym Jasem Barrettem. No, nasi przeszli do kontruderzenia. Ładnie, ładnie, ładnie. O ja, ale żeś. Takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. Okej, moi drodzy, Lexington i Concord. Jakoś poszło, jakoś poszło. Nawet było, nawet cele poboczne wykonałem. Niewiarygodnie. No i zobaczymy, co teraz. For the support of the glorious cause, I beg they will accept my most cordial thanks for this distinguished testimony of their approbation. But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there is no man better suited to the task. Really? I can think of several. Charles Lee. Do I know you? I would not expect you to remember. Come, Connor. There's someone I want you to meet. I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away like that, but the last thing we need is the two of you coming to blows. Connor. Allow me to introduce you to our newly appointed Commander-in-Chief, George Washington. Ah, so you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support. As humble as he is brave, we could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Tell me you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by 1,000 redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. And lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Okej, moi drodzy, mamy się udać do Bostonu, do Bunker Hill. Wiecie, Bunker Hill była jedna z najsłynniejszych bitew. O, tu możemy z kimś pogadać. Still here, are you? I was just wondering, what happens now? There's quite a lot to do. Commander Washington must determine when and where we'll strike next. And we need to get to work on our message. Message? We must contact the broadsheets at once. Ensure it's clear to everyone that it was the Loyalists who fired first in Lexington. But no one knows who fired first. Which is exactly why we must spread the news quickly. We'll determine public opinion. This seems dishonest. Perhaps, but so what? People must believe we acted in self-defense, else we've committed treason. But you have.
Better to bow and scrape before a tyrant, then? Is that what you suggest? No, of course not. No one should be denied freedom. And yet, to change the truth, it seems a dangerous road to travel. Understand, Connor. This is a war fought not just on the battlefield, but within hearts and minds as well. There's nothing wrong with a bit of theater, especially if it saves lives. No właśnie, słuchajcie. Propaganda. Propaganda i przerabianie faktów na swoją korzyść. Dobra. A więc chciałbym się udać do Bostonu. A, mamy pierwszy poziom. Dobra, mam się udać tutaj. Mogę tu dać ten szybko? A nie, muszę tam się udać osobiście. No dobrze, w takim razie, czy ja tu mogę... Chciałbym sobie zmniejszyć poziom rozgłosu. Nie, to chciałem. Chciałem sobie sprawdzić, czy ja tu mogę konia wezwać, bo mi się przydał. No raczej na niego nie wsiądę. Dobra, koniec popsuty. Dobra, koń się tam trochę zwiesił, ale mniejsza z tym, słuchajcie. Dobra, pędźmy. To jest 300 metrów, to nie jest daleko. Powinniśmy byli dać radę. Dobra, co ja tutaj sobie wezmę? Weźmy sobie łuk. Łuk, dobra rzecz. No i pędźmy, słuchajcie, do tego Bostonu. Do Bunker Hill mamy się udać. No ale jestem ciekaw, w czyich rękach znajduje się obecnie Boston. To jest dla mnie bardzo interesujące. Ukryte. A poczekajcie jeszcze tylko troszkę, bo muszę sobie tutaj troszkę rzeczy poprzypisywać. Na przykład tak, nie to chciałem. Dobra, to pod jedynką. To sobie dorzućmy tu. Tak, to sobie zróbmy. Dobra, mniej więcej jest tak jak chciałem. Okej, tutaj jest droga do Bostonu. Więc ruszajmy. O, tutaj nawet ktoś czeka na nas. Koleś. Weź wyruzuj. I'm looking for Israel Putnam. On whose orders? Samuel Adams. Follow me. No dobra. No chyba Boston jest w rękach amerykańskich. It's not Bunker Hill. Aye, it's Briggs. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? The Tories aren't moving. And any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Redcoats rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to time to taunt us or send regards by way of cannon fire. It's all right, though. He'll have what's coming to him soon enough. Nie, bo czekajcie, bo to przecież Amerykanie obrygali Boston, z tego co się orientuję. Chociaż nie jestem pewny już teraz. To kogo tutaj oblegał? Nie, chyba jednak Brytyjczycy Amerykanów w Bostonie, tak mi się wydaje. Ale zresztą zaraz się wszystkiego dowiemy. Tak, ostrzeliwują Brytyjczyków. Okej. Okay. Dobrej. Ah!
General Putnam. What? I'm looking for John Pitcairn. I was told you would be able to help me find him. He's tucked away inside that city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced... Oh, then John might be forced to get off his arse and come forward. You shall fly this flag to signal my success. And I shall speak fondly of you at your funeral. Okej. Okay. A więc ruszajmy. Mamy dopłynąć do okrętów brytyjskich. Kurde, jaki tutaj ostrzał trwa. Boże, tu się wszystko... Ja pierdniczę. Wtedy nie przejdę raczej. Niezły ostrzał, niezły. Dobra, zróbmy tu z nimi porządek. Oła! Dobra, ola ci. Co strzelasz? Dobra. Poszło to, poszło to, poszło to. Boże, a czasem robi takie dziwne rzeczy ten... Dobra, musimy tam dopłynąć. Dobra, musimy się dostać tutaj na... pokład tych okrętów i zrobić z nimi porządek. Spokojnie, spróbujmy to sobie zrobić. Albo i nie. No, co jest? Dobra, kielem ich tam wszystkich, tyle. No i pięknie. Dobra, bo zaraz to dupnie. Pięknie, dobra. Jeden skubaniec zniszczony. Słuchajcie, ewidentna blokada Bostonu. Przez Brytyjczyków, którzy masakrują miasto. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzą ze mną. Okej. Dobra, właśnie tu na górę. Mamy ich.
Okej. Porobione, dobra, słuchajcie, pozwólcie, że ja sobie ich tutaj... Nie podnoś go, tylko chciałem go przeszukać. No, bo dawno tego nie robiłem. A myślę, że to jaj sobie się nam przydało. To nie są duże pieniądze, ale myślę, że i tak warto to zrobić. No, idziemy sobie na spokojnie. Dobra, pokład poczyszczony. Bez problemu. Dobra, wysadzajmy to w pizdu. Teraz pozbyć się tych statków. I bang! Pięknie. A, oczywiście cele poboczne nie wykonałem, ale trudno. Wolałem... Jakoś tak nie lubię się skradać w tej grze, powiem szczerze. Nie wiem czemu. Assassin's Creed jakoś tak mnie nie nastawia do skradania się za bardzo. Dobra. Jak to wygląda sytuacja, co? Ej, co jeszcze muszę zrobić? A, muszę jeszcze ten wejść na maszt. No dobra, musimy wrócić niestety. No, płyniemy jeszcze raz, wejdziemy na maszt i musimy tam zawiesić flagę. No trudno, trudno. No, właśnie, kolego. Nie ma czasu. Nie. No, wejdziesz tam do góry, czy nie? Co za koleś? No, dopiero teraz. Wchodzimy wysoko. Nie, co ty kurde robisz, koleś? Dobra, zmieniamy flagę. O, pięknie, słuchajcie. Flaga amerykańska. Dobra, schodzimy. Na dół. Pięknie. No i teraz jest spokojnie. Nie. No cóż. Okej, coś się tu dzieje. No, mamy tu kunia. Boże, co za rzeź tutaj się odbyła. O co chodzi? Moim zdaniem to jest bardzo niesprawiedliwe nazywać rewolucjonistów amerykańskich patriotami, a Brytyjczyków nie. Bo z jakiej racji? Tym od kiedy to, że ktoś... A, zresztą to jest strasznie skomplikowana kwestia, nie będę jej teraz poruszał, bo to jest bez sensu. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, jedziemy tutaj z powrotem do obozu Amerykanów. Line of sight, and above all else, men, do not fire.
until you see the whites of their eyes. Dobra, to chyba tyle miał do powiedzenia nasz kolega. Said he would. And set up camp on Bolton Hill. There's no good way to get at him. Not with that maelstrom roaring down below. I suppose you could circle around a bit. A way for us to thin their ranks. There is no time. I will have the chance of direct approach. That's twice today you propose the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son. I expect an apology on my return. Okej, moi drodzy. A, mamy się przydać przez pole bitwy. Dobrze, słuchajcie, ale tym zajmiemy się już następnym razem. A tym razem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlista w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem. Ciao, do następnego.